Michael Bajon, Richard Late, Henry Lincoln Święty Gral, święta krew Z angielskiego przełożył Robert Suduł Książka i wiedza Warszawa 1994 Czyta Marcin Popczyński Wstęp W1969 roku w drodze na wakacje w Sewenny kupiłem przypadkowo pewną książkę. Była to tajemnicza opowieść Gerarda de Seda pod tytułem trésor modet. Lekka, rozrywkowa mieszanka faktów historycznych, tajemnicy i spekulacji. Z pewnością wkrótce zapomniałbym o tej lekturze, gdybym na jej kartach nie natknął się na pewne osobliwe i rażące nieścisłości. Tytułowy Przeklęty Skarb został podobno znaleziony w 1890 roku przez wiejskiego proboszcza, który rozszyfrował pewne kryptograficzne dokumenty odkopane w jego kościele. Pomimo, że w książce zamieszczono domniemane teksty dwóch z owych dokumentów, nie podano w niej tajnych informacji, które miały być w nich zawarte. Sugerowano, że klucz do odczytania tych informacji zaginął. A przecież, jak sam się przekonałem, nawet pobieżne przebadanie odtworzonych w książce dokumentów ujawniało co najmniej jedną zakodowaną informację. Bez wątpienia autor także ją rozszyfrował, gdyż w trakcie pracy nad książką musiał poświęcić tym dokumentom więcej uwagi. W dodatku, informacja była z gatunku tych łakomych dla czytelnika kąsków, dzięki którym popularna literatura dobrze się sprzedaje. Dlaczego więc Descèdes jej nie ujawnił? W następnych miesiącach osobliwość tej historii oraz perspektywa dalszych odkryć nie dawały mi spokoju wraz z dziwnym milczeniem deseda, wszystko to przypominało wyjątkowo intrygującą krzyżówkę. W miarę jak odkrywałem kolejne urywki ukrytych w dokumentach informacji, pragnąłem poświęcić zagadce z Renle Chateau więcej czasu niż tylko krótkie chwile wyrwane pracy scenarzysty telewizyjnego. I tak jesienią 1970 roku przedstawiłem tę historię jako ewentualny temat filmu dokumentalnego, nieżującemu już dziś Polowi Johnstonowi, głównemu producentowi serialu historyczno-archeologicznego BBC pod tytułem Chronicle. Paul zaakceptował propozycję. Zostałem wysłany do Francji, aby porozmawiać z Desedem i zbadać możliwości realizacji krótkiego filmu. W czasie świąt Bożego Narodzenia 1970 roku spotkałem się z desedem w Paryżu. Zadałem mu wtedy pytanie, które przez ponad rok nie dawało mi spokoju. Dlaczego nie ujawnił pan informacji ukrytej w pergaminach? Jego odpowiedź mnie zdumiała: Jakiej informacji? Wydawało mi się niepojęte, by nie znał on rzeczywistej treści dokumentów. Dlaczego bawił się ze mną w kotka i myszkę? Nagle straciłem ochotę na wyjawienie mu tego, co sam odkryłem. Przez kilka minut przerzucaliśmy się słowami, i w ten sposób stało się jasne, że obaj wiemy o co chodzi. Powtórzyłem więc pytanie, dlaczego pan tego nie ujawnił? Tym razem odpowiedź deseda była inna, bo sądziliśmy, że ktoś taki jak pan zechce sam to odkryć. Ta odpowiedź równie zagadkowa jak tajemnicze pergaminy księdza, była pierwszą wyraźną wskazówką, że tajemnica z Renle Chateau jest czymś więcej niż zwykłą opowieścią o zaginionym skarbie.